pikować pomidory. Tak, dzisiaj będziemy pikować pomidory. Najpierw... Pozdrowienia! Najpierw w ogóle, co to jest pikowanie? Pikowanie jest to taki zabieg u pomidorów, który powinien być wykonany, jak mają dwa liście, liścienie i dwa liście właściwe. Te tutaj to są liścienie, a te są liście właściwe. I one są takie długie, tak? Tak, już te pomidorki niektóre. Co do pikowania, to jest taki właśnie zabieg, jak na przykład pomidor jest wyciągnięty, to można go tu przesypać i to, żeby nie był wyciągnięty, grubsza później łodyga przez to będzie, ale też korzenie wyrastają, po prostu wzmacnia pomidora, czyli to jest niezbędne. Nie jest niezbędne, no ale ja polecam to zrobić. Tutaj nie czyli, wszystkie... Czyli bez pikowania by rosło, tak? Tak, no tak, ale to i tak niektórzy dwa razy piką, znaczy to już nie jest pikowane, czyli że pikują, później jak rośliny są większe, to przesadzają do jeszcze z jakichś już porządnych doniczek, a później do gruntu. Tutaj nie wszystkie się już nadają, ale ja będę pikował te, które się nadają, a reszta to właśnie nie będę ich, będę ich pikował później, po prostu, bo ważne jest, żeby to wykonać w takim, a nie innym okresie. Też tutaj można by było jeszcze poczekać, bo też nie są jakieś duże te liście, ale też ważne, bo to niedługo wypuszczą, tutaj nowe liście już wypuszczają, bo pierwsze nie są też takie duże, one są bardzo małe, te pierwsze liście właściwe, więc dlatego część dzisiaj przypikuję, no a część w następnych dniach już nie będę tego pokazywał. I Olek, jeszcze ci wtrącę, pewnie by było im trochę za ciasno tutaj systemy korzeniowe, nie? Tak, teraz przykład, jak je rozdzielisz, to jest stosunkowo tak, właśnie, wcześnie, tak? Tutaj na przykład jak jest taki, czyli że ładnie tak wyrosło, no to rozdzielę. To jest pomidor malinowy olbrzym, tak? A jak tutaj na przykład są obok siebie dwa wyrosły, to nie powinno tak być, musiało mi się dwa nasionka rzucić, ale wyrosły dwa z jednego, no to już tak zostanie. Chyba, że może jednego to się wyrwie, odetnie. Albo odetnie, chyba bezpieczniej ze względu na ten system, nie? Chociaż też w zeszłym roku nam wyszedł taki podwójny, albo dwa lata temu. No pewnie, no to zabieraj się do pracy. I teraz zabieram się gdzieś tak tego, co by najpierw ładnie wygląda. Czyli to jest malinowy olbrzym gatunek, tak? Tak? Najwyższy urosł. Tak, paluszkami zrób dziurkę w doniczce. Nie, korzenie się. Ale w doniczce zrób. Tak. Tutaj głęboką doniczkę. Aha, bo ty zasypiesz tak, spadć. Jeszcze nawet mogłem. Paluszkami. Chcesz to weź z drugiej doniczki ziemię, nie? Dosyp. Z tej drugiej wsyp. No, trochę można było głębiej, ale... No to przysyp, wiesz co, weź najwyżej mniej przypikujemy. Przesyp. Albo nawet, ale też tak wystarczy. Nie musi być też tak całkowicie. One będą w takich doniczkach. Mieliśmy większe, ale nie mieliśmy ziemi tyle. No więc tak. Dlatego by trzeba kupimy. Było kupić, więc już może będziemy do tych takich trochę większych pikować, nie wiem. I Olek woda, nie? Tak. Aha, jedziesz dalej. No to dobra, to jedź. Kolejną sztukę. Tutaj na razie muszę jeszcze wykopać. Dołek. Ile ziemi? Ja tutaj nie ubiłem ziemi w tej jeden tutaj trochę za mało ziemi, bo powinno być... To z tego bierz. Tak samo przy sianiu powinno być głęboko ta... dużo tej... O, upadają wszędzie. Ale nie powinno się nic przez to stać. Tutaj zabiorę już, jak ta doniczka była tak za mało ziemi, bo nie starczyło, to już będę z niej brał. One teraz myślę, że zawsze tak po pikowaniu, teraz nawet jak upadł, to i tak nic się nie stanie. Nic się nie powinno stać, absolutnie. Nic, znaczy może przez kilka dni być taki słabszy jakby, ale później już myślę, że będzie rósł pięknie, jakby tak, nawet też lepiej przesadzić właśnie ziemią, znaczy z bryłą korzeniową, ale tak też nic się nie stanie. Ty, Olek, chyba za płytko, bo musisz poprawić troszkę głębiej, czy nie? Może być, tak? No, tutaj. A tata posprząta, tak? Tamtemu, Olek, dosyp tamtemu, nie?
O, mama pyta, czy nagrywamy jeszcze. Który tutaj jeszcze się tak nadaje? No tutaj Aurea. Olek, weź, jedź cały czas te malinowe olbrzymy, zobacz, tutaj jest ten. No, tutaj taki ładny. Bo żebyśmy podpisali sobie to wszystko ładnie, nie? Też jest wybiegnięty dosyć. Znaczy, ja będę takich od zaczyna, bo jakbyśmy też nie wszystkie, jakbym, to też najważniejsze są właśnie takie powybiegane. O, za mało głęboki dołek. Tu jeszcze nasiona mu nie spadło, ale już wyrosły mu liście właściwe. Tutaj trzeba dosypać, bo za mało płytko. Także ważne są, żeby były doniczki głębsze, żeby właśnie żeby nie było takiej sytuacji, że jakieś znaczy te są ok, tylko żeby nie były o wiele takie płytkie jak na przykład to, bo pomidor wtedy no może na przykład, bo też lepiej, żeby nie korzenie nie dotykały dna właśnie. Już masz te dwie wolne. Nie, to tam te dwa. Mocno wybiegnięty, więc może tutaj go wsadzę i może z tego ziemi, bo te dołki też nie robią się tak idealnie. No poczekaj, to ja ci pomogę. Patrz, Olku, nie, to tamtego nie, tu spróbuj. Olku, ja zrobię ci głęboko. No. Daj mu swobodnie spać tam. Jest okej? Okay? Tak, właśnie też jak jest słońce, to wtedy przewracać codziennie, jak widać, że one się, o właśnie teraz jak tak się przekrzywi, jakby tu było słońce, to tak obracać, żeby... Obracać doniczki, nie? Bierz następnego i tego malinowego, no. No są bardzo wysokie. Ja ci pomogę. No musisz ziemię wziąć stamtąd. Ja go przytrzymam. O, super. Jeszcze myślę, że... Dobra, ale nie mamy ten, to jutro, nie? Bo musimy kupić ziemię, nie mam ziemi. No, to chyba już wszystkie nożniczki, które mieliśmy tutaj zostały. Wsyp do tego pierwszego. No dobrze. Tutaj trochę jeszcze poprzysypuję, już nie będę pokazywał. Dziękuję za uwagę. Mm.